Rozdział jedenasty. Gniazdko mysi królika. Przez kilka minut stał, rozglądając się dookoła, podczas gdy Mary przyglądała się z kolei jemu. Potem zaczął ostrożnie posuwać się naprzód, może ostrożniej i ciszej jeszcze niż Mary, gdy weszła tu po raz pierwszy. Oczy jego zdawały się wszystko dostrzegać i drzewa szare z szarymi zasłonami wijących się po nich i zwieszających się festonami z gałęzi pnączy i gąszcz splątanych gałązek na murach i trawie i altany z barwinku z kamiennymi ławkami wewnątrz i wielkimi kamiennymi wazonami. Nigdy bym nie był myślał, że to miejsce zobaczę kiedykolwiek, rzekł wreszcie szeptem. A wiedziałeś już o nim? spytała Mary. Mówiła głośno. Dick dał jej znak ręką. Musimy rozmawiać, cichuteńko powiedział, bo nas jeszcze kto może usłyszeć i znaleźć. O mój Boże, zapomniałam zupełnie, rzekła Mary, wylękniona, kładąc rękę na ustach. Czyś już dawniej wiedział o tym ogrodzie? spytała powtórnie, gdy się uspokoiła nieco. Dick zrobił głową ruch potakujący. Marta mi mówiła, że jest tu ogród, do którego nigdy nikt nie wchodzi, odrzekł. Zawsześmy byli ciekawi, jak też wygląda. Zatrzymał się, rozglądając się dokoła na cudny szarawy gąszcz nad swą głową, a okrągłe jego oczy wyglądały na dziwnie uszczęśliwione. Oj, co tu gniazd będzie, gdy wiosna nadejdzie? rzekł. Tutaj to w całej Anglii najlepsze miejsce do budowania gniazdek. Nikt tu nie wchodzi. A gąszczu drzew i róż tyle. Można gniazdka zakładać. Dziwię się, że wszystkie ptaszki ze stepu tu się nie zlecą, by tu gniazdka swe budować. Mary znów nie zdając sobie z tego sprawy, uchwyciła go za rękaw. Czy będą tu róże? wyszeptała. Możesz mi powiedzieć, bo ja myślę, że może one wszystkie poschły. Oj nie, nie wszystkie odparł, niech no panienka spojrzy. Podszedł do najbliższego drzewa, starego bardzo, którego kora pokryta była grubą warstwą szarego mchu, a gałęzie poobwieszane splątanymi pędami róż. Wyjął z kieszeni duży nóż i rozciął jeden z pędów. Mnóstwo tu suszków, które trzeba by porozcinać, rzekł i duża część drzewa sucha, ale w przeszłym roku puściło jeszcze świeże pędy. Ten na przykład świeży to mówiąc, wskazał na odrośl, która miała brunatno-zielony kolor, nie zaś suchy, szary. Mary dotknęła gałązki z pewnym rodzajem czci i zapału zarazem. Ta tutaj? Rzekła. Czy ona całkiem żywa? Całkiem? Dick zęby pokazał w szerokim uśmiechu. Taka żywa jak panienka albo ja, odparł. Jakam ja szczęśliwa, wyszeptała. Tak bym chciała, żeby wszystkie drzewa żywe tu były. Obejdźmy najlepiej ogród dokoła i porachujmy, ile jest zaschniętych, ile żywych. Dziewczynka drżąca była z zapału. Dick nie mniej był przejęty, szli więc od drzewa do drzewa, od krzewu do krzewu. Dick nie wypuszczał noża z ręki i pokazywał jej różne rzeczy, które jej się cudem wydały. Rosną one wprawdzie dziko rzekł, lecz te silniejsze jednak się ostały. słabsze poschły. Lecz za to te inne rozrastały się i rozrastały, i puszczały pędy młode aż dziw. Niech panienka spojrzy. I nagią, grubą, szarą, jakby suchą gałąź. Mógłby kto myśleć, że to drzewo suche aż do korzenia, ale ja temu nie wierzę. Przytnę przy ziemi, to zobaczymy. Przyklęknął i nadciął bezlistną gałąź trochę nad ziemią. A co? Nie mówiłem? Wyrzekł uratowany. W środku drzewo żywe. Zielone, niech panienka zobaczy. Zanim to wyrzekł, Mary klęczała już na ziemi, cała pochłonięta i we wzrok zamieniona. Kiedy takie zielone i wilgotne, to żyje, tłumaczył. A jak w środku suche i łatwo się łamie, jak ten tutaj kawałek, którym odciął, to już po nim. Ten oto pień gruby jest żywy i te świeże gałązki z niego puszczają. I jak się suszki powycina obkopie dookoła i będzie się staranie miało o nim, to zupełnie wydobrzeje. Zatrzymał się, wzniósł wzrok ku górze na zwieszające się i pnące gałązki i dodał w lecie to tutaj będzie cała powódź róż. Chodzili od krzewu do krzewu, od drzewa do drzewa. Dick był silny, nożem zręcznie się posługiwał. Wiedział, gdzie suchą gałąź wyciąć. Umiał określić, która rzeczywiście uschnięta, a w której mimo pozoru życie młode zamknięte. Po upływie pół godziny Mary zdawało się, że teraz i ona potrafi to wszystko. A gdy Dick nacinał sucho wyglądającą gałąź, miała ochotę krzyczeć z radości, gdy dostrzegła najmniejszy cień wilgotnej zieleni. Łopatka, grabie, motyka przydały się ogromnie. Dick pokazał dziewczynce, do czego użyć grabi, gdy on korzenie obkopywał i ziemię wkoło nich poruszał, i dostęp czynił dla przypływu świeżego powietrza. Pracowali pilnie koło jednego z największych pni róży sztamowej, gdy naraz Dick dostrzegł coś, co mu okrzyk zdziwienia z piersi wyrwało. Co to? Zawołał, wskazując na trawę o kilka kroków od siebie Kto to zrobił? Było to jedno z oczyszczonych miejsc naokoło zielonych kiełków. To ja odparła Mary. A ja myślał, że panienka nic się nie zna na ogrodnictwie, zawołał. No i nie znam się, odrzekła, ale one takie były malutkie, a trawa wokoło nich taka gęsta i silna, że wyglądały, jakby miejsca nie miały, i jakby im tchu brakło, więc im zrobiłam miejsce. Nawet nie wiem, co to są te kiełkujące roślinki. Dick znów ukląkł na ziemi i zaśmiał się swoim szerokim śmiechem. Miała panienka rację, rzekł. Żaden ogrodnik inaczej by panience nie powiedział. Teraz wyrosną aż do nieba. To są krokusy i pierwiosnki, a te oto to narcyzy. Potem wskazując na inny kawałek, dodał: A to żonkile, oj, będziesz to widok cudny. Biegał od jednego miejsca do drugiego. To panienka huk roboty zrobiła, jak na taką małą, rzekł, patrząc na nią. Ja też teraz jestem tłuściejsza rzekła Mary. I wiele silniejsza. Dawniej to zawsze byłam zmęczona, ale gdy kopię, to się wcale nie męczę. A tak lubię wąchać ziemię świeżo skopaną. Dla panienki to bardzo zdrowo, rzekł Dick, trzęsąc głową z powagą. Nie ma na świecie nic milszego jak zapach czystej, świeżej ziemi. Z wyjątkiem może świeżych, wyrastających z niej roślinek, gdy deszczyk wiosenny je skropi. Kiedy pada, to bardzo często idę na step. Pod krzakiem się kładę, i słucham słodkiego poszumu spadających kropli na wrzosy, i wącham, a wącham. Matka mówi, że mi się koniec nosa tak rusza jak królikowi. A nie zaziębisz się? pytała Mary, patrząc nań z podziwem. Nigdy w życiu nie widziała takiego zabawnego chłopca, a może tak miłego. Ja zaziębić się rzekł z zabawnym grymasem. Nigdym jeszcze nie był zaziębiony, odkąd na świat przyszedłem. Nie wychowywali mnie na panicza. Biegałem po stepie jak królik, czy deszcz, czy śnieg, czy słońce. Matka mówi, żem się tyle świeżego powietrza nałykał, że się już nigdy nie zaziębie. Takim zahartowany jak stal w ogniu. Przez cały ten czas Dick nie przestawał pracować. Mary zaś pomagała mu, grabiąc lub odrzucając chwasty. Ale będziemy tu mieli huk roboty, rzekł do niej naraz rozradowany, oglądając się dokoła. A czy wrócisz tu, żeby mi pomóc? prosiła mary jestem pewna że i ja już dobrze pomóc mogę tobie umiem już kopać zielska wyrywać i wszystko co mi każesz zrobić przyjdź diku przyjdź koniecznie jeżeli panienka chce to co dzień przyjdę czy będzie deszcz czy słońce odparł z godnością to najładniejsza najmilsza zabawa jaką w życiu miałem zamknięty tu i budzący się do życia tajemniczy ogród jeśli przyjdziesz, jeśli mi pomożesz naprawdę ożywić ten ogród, to ja, to ja. Nie wiem, co zrobię. Dokończyła bezradnie. Cóż bowiem zrobić mogła dla takiego chłopca? Ja panience powiem, co panienka zrobi, rzekł Dick ze swym promiennym uśmiechem. Panienka utyje, a głodna będzie jak lisiak młody i nauczy się rozmawiać z Gilem jak ja. Będziemy mieli moc uciechy. Począł chodzić tu i tam, spoglądając zamyślony na drzewa, mury i krzewy. Nie chciałbym go zrobić podobnym do ogrodu zwykłego, wymuskanego, wycackanego, przycinanego, rzekł. Ładniejszy jest tak, z dziko rosnącymi, pnącymi się i czepiającymi siebie wzajem różami. Prawda? Ja nie chcę, żeby on był porządny, rzekła Mary z przestrachem. Jakby był taki strasznie porządny, to by przestał być tajemniczy. Dick począł gładzić swą rudą czuprynę, nieco zmieszany naraz. Tak, to ogród tajemniczy, to pewna, rzekł. A jednak tak mi się zdaje, że oprócz gila jeszcze tu ktoś wchodzić musiał przez tych dziesięć lat. Ależ drzwi były na klucz zamknięte i klucz pochowany, rzekła Mary. Nikt wejść wszakże nie mógł. Tak, to prawda, odrzekł. Dziwne to miejsce. Mnie się zdawało, że później niż dziesięć lat temu obcinano gałęzie tu i ówdzie. Ale jak to możliwe? rzekła Mary. Dick przyglądał się gałęzi róży sztamowej i głową potrząsał. Tak, jak to możliwe? wyszeptał, skoro drzwi były zaryglowane, a klucz pochowany. Mary zdawało się, że jakkolwiek wiele już lat przeżyła, to jednakże nigdy nie zapomni owego pięknego ranka, kiedy jej ogród począł rosnąć. A rzeczywiście tego rana zdawał się zacząć rozwijać. Kiedy Dick począł ziemię oczyszczać pod siew, przypomniała jej się piosenka, którą Bazyli śpiewał, gdy ją chciał drażnić. – Czy są kwiatki, które mają kształt dzwonków? – zagadnęła. – Konwalie mają kształt dzwonków. I kampanule i dzwonki. Posadzimy je – rzekła Mary. – Konwalje tu są, bo już widział. Rosną za gęsto, trzeba je będzie rozsadzić. Ale ich moc tu jest. Te drugie to dopiero po dwóch latach kwitną, jak się je sieje. Ale… Mogę flance przynieść od nas, bo je w ogródku mamy. Czemu panienka chce je zasadzić? Wtedy Mary opowiedziała mu o bazylim i jego rodzeństwie w Indiach i o tym, jak ich nie cierpiała i jak oni nazywali ją panną Mary Kapryśnicą. Tańcowali koło mnie i śpiewali Panno Mary Kapryśnico, odwróć zagniewane lico, czy w ogródku rosną kwiatki, róże, dzwonki i bławatki. Przypomniało mi się to właśnie i ciekawa byłam, czy istnieją kwiatki jak dzwonki. Zmarszczyła czoło i jakby ze złością uderzyła grabiami w ziemię. Ale ja nie byłam taka kapryśnica jak oni. Dick śmiał się. Ej, zawołał, rozdrabniając ręką ziemię i wdychając jej zapach. Zdaje mi się, że nikt nie potrzebuje kaprysić, jak się ma wokoło siebie kwiatki takie śliczne i tyle cudnych, dzikich rzeczy, co tu się pną i zwieszają, i innych, co domki i gniazdka sobie budują, a ćwierkają i śpiewają. No, czy nieprawda? Mary klęcząca obok niego i podająca mu nasionka zwolna wolna czułko rozmarszczyła. Diku, jesteś tak miły, jak Marta mówiła. Lubię cię i jesteś już piątą taką osobą. Nie byłabym nigdy myślała, że będę lubiła aż pięć osób. Dick usiadł na piętach jak Marta, gdy czyściła kominek. W Mary przekonaniu wyglądał zabawnie i uroczo zarazem ze swoimi okrągłymi oczyma, czerwonymi policzkami i zabawnym zadartym nosem. Tylko pięć osób panienka lubi? zawołał. A kto są ci czterej pozostali? Mary poczęła wyliczać na palcach. Matka twoja, Marta, Gil i Ben Wedersaaf. Dick zaczął się śmiać. Także musiał sobie dłonią usta zatknąć. Ja wiem, że panienka myśli, żem dziwny chłopak, rzekł, ale ja znów myślę, że panienka jest najdziwniejszą dziewczynką pod słońcem. Wtedy Mary zrobiła coś dziwnego. Pochyliła się ku niemu. I zadała pytanie, jakie jej nigdy przedtem nie byłoby do głowy przyszło. A ty, czy mnie lubisz? Spytała. O odpowiedział serdecznie jeszcze jak, strasznie panienkę lubię, i jestem pewny, że Gil tak samo lubi panienkę. To byłoby dwóch już przyjaciół, rzekła Mary. Dwóch przyjaciół własnych. Po czym oboje zaczęli pracować jeszcze pilniej i radośniej niż przedtem. Mary przelękła się i zmartwiła, gdy posłyszała dzwon podwórzowy wzywający na obiad. Będę musiała iść już, rzekła smutno. A i ty pewnie musisz wracać, prawda? Dick uśmiechnął się. Mój obiad nie trudno zabrać z sobą, wyrzekł. Matka mi zawsze do kieszeni cośkolwiek włoży. Podniósł kurtkę strawy i wyjął z kieszeni niezdarne zawiniątko z grubej, czystej chustki niebieskiej w białe cętki były w niej dwa grube kawałki chleba z kawałkiem czegoś jeszcze po środku. – Zwykle dostaję sam chleb tylko – objaśnił Dick. – Alem dziś dostał kawałek tłustej słoninki. Mary pomyślała, że to dziwny obiad, ale Dick zdawał się bardzo z niego zadowolony. – Niech panienka spieszy się zjeść obiad – rzekł. – Ja się prędko z moim winę, jeszcze tu trochę popracuję, zanim do domu pójdę. Usiadł na ziemi, opierając się o drzewo. Zawołam tu sobie gila, powiedział. Dam mu skórkę słoniny do dziobania. Gil bardzo lubi tłustość. Mary trudno było się z nim rozstać. Naraz wydało jej się, że Dick to wróżka leśna, która zniknie i której nie zastanie, gdy po obiedzie wróci do ogrodu. Wydawał się zbyt dobry, by mógł być rzeczywistością. Zwolna podeszła na pół drogi ku drzwiom, po czym zatrzymała się i zawróciła. Cokolwiek by się stało, nigdy nic nie powiesz? Rzekła czerwone jak maki policzki chłopca wydęte były pierwszym kęsem chleba ze słoniną, lecz usiłował zachęcająco się uśmiechnąć a gdyby panienka była myśli królikiem i pokazała mi swoje gniazdko czy sądzi panienka, żebym komukolwiek powiedział nie ja nie jestem taki panienka może spokojna być jak myśli króliczek i Mary rzeczywiście była całkiem spokojna.